funkcjonowanie hydraulicznego układu hamulcowego, tarczowego lub bębnowego opiera się na zasadzie Pascala, według której, jeżeli na płyn w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu. Tłok hydrauliczny funkcjonuje wykorzystując optymalnie tę zasadę. Wywierając na pompę hamulcową małą siłę i wykorzystując długi tor, można uzyskać na tłokach zacisku hamulcowego dużą siłę o małym torze. Zatem impuls wywierany przez kierowcę na pedał jest przesyłany za pośrednictwem cieczy do klocków lub szczęk z siłą zwiększoną na skutek krótszego toru.